Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem w Pierwnim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi, abyśmy umiłowali Dzieciątko Jezus, adorowali Je i radowali się tym, że Ojciec dał nam życie wieczne w swoim Synu, że dał nam Jezusa, który stał się z miłości do nas jednym z nas. Przyjdź Duchu Święty. Malaj, malaj, malachenu, Adonai, Adonai, Adonai. Niedaleko Betlejem, ponad 2000 lat temu, przyszedł ktoś, kto jako dziecko zmienił ten świat. Narodziny Jezusa, miłości i miłosierdzia, światłości i życia. Cichy, pokorny, delikatny Mesjasz. Maryja i Józef, aniołowie, pasterze. Nawet zwierzęta, wół i osioł, wpatrują się w to maleństwo. Mała, piękna miłość. Bóg się objawił. Historia wielu ludzi od tej pory zmienia się. Miliony ludzi dołączyło do adoracji Jezusa przez wszystkie te wieki. Święty Franciszek w XIII wieku rozpoczął szczególny kult Dzieciątka Jezus. W Grecjo, na wzgórzu, miało miejsce wydarzenie podobne do tego, które było niedaleko Betlejem.
Franciszek zapragnął, aby powtórzyć, na ile to będzie możliwe, to, co działo się wtedy w grocie, w szopce betlejemskiej, kiedy narodził się Pan. Były zwierzęta, byli prości ludzie, też pasterze. Był kapłan. I on jako diakon przeczytał pięknie Ewangelię, właściwie zaśpiewał. Powiedział o tej tajemnicy narodzenia Pana. Ale żłobek był pusty. I w pewnym momencie tak żaliwie mówił Franciszek o Dzieciątku Jezus, że to Dzieciątko Jezus się ukazało. Nie tylko Jemu, ale wszystkim tam zebranym na tej liturgii mszy świętej. Zobaczyli, że jest Dzieciątko. Wszyscy wpadli w zachwyt. Jak to możliwe? Powtórzyło się to, co się wydarzyło pod Betlejem. Nowy cud Bożego miłosierdzia. Tak bardzo Jezus chciał też wynagrodzić Franciszkowi, jego towarzyszom i tym prostym ludziom to, że tak bardzo kochają go w tajemnicy narodzenia, dzieciństwa. Ale czy trzeba jechać do Betlejem albo do Greccio? A przecież ponownie narodziny Pana mogą dokonać się duchowo w naszych sercach. W każdym miejscu, gdzie ludzie kochają Jezusa i pragną Go spotkać. W tej tajemnicy Jezusa małego, ubogiego. Na pewno i tutaj objawia się Pan. Dobry, miłosierny, łagodny Król, który przychodzi do nas i mówi do nas, nie bójcie się. Z miłości do was stałem się małym dzieckiem. Chcę żyć w waszych sercach, w waszych duszach i ciałach. Adorujcie mnie, proście, uwielbiajcie, a ja wam odpowiem. A ja poprowadzę was.